Witam, witam. Dzisiaj jesteśmy u mnie w sypialni, 84 litry. Chciałem wam powiedzieć o tym, co wyszło z moim ikrom Kirsa. Mianowicie, jak pamiętacie, część ikry, trzy sztuki dokładnie, były na tym korzeniu. Po nakręceniu filmu poszedłem sobie zapalić papierosa i zacząłem się brać za załapanie tej ikry. Wiedziałem, gdzie mniej więcej jest grupowo. Z tych trzech została tylko jedna. Coś to musiało pozjadać. Nie wiem co, ale coś to pozjadało. Czy glonjady małe, czy duże, czy ślimaki, czy może ryby, nie wiem. I powiem wam, że odłowiłem z tych grupowo, które były złożone, odłowiłem około 40 jaj, z czego część trafiła do mojej tuby na jaja, którą widzicie teraz. Ona teraz nie chodzi, bo już nie ma takiej potrzeby, bo nic z jaj nie wyszło. Mianowicie wam to pokażę. Tak jest to, że teraz widać. Powiem wam tak, jak mówiłem, tu jest krążek, który ma dziurki, tu jest gąbka. I tu też jest na tym pierścieniu też jest taki sam krążek. To są malutkie dziurki, malutkie otworki, nie ma szans, żeby cokolwiek przez to zostało. No i tu wiadomo jest wylot, komin, nie? Poniżej kamień. Wróciłem to normalnie, czyli tu się odkręca. Tu wrzuciłem normalnie i po włączeniu tego wszystko poszło automatycznie do góry. Tak więc no nic z tego nie wyszło. Może jest mój błąd, że nie przykleiłem tego na szybkach tutaj na tych bocznych od tej rury. No ale trudno, chciałem to wytestować. Na szczęście to podzieli na dwa patenty. Kolejnym patentem był, jak wiecie, moja dwunastka, która jest niezamieszkała. Chodzi tam AQL Pad Mini i no, akwarium na pewno jest dojrzałe. Jest tam 7-8 szyszek olchy, po to by ta ikra nie pleśniała. I tu z kolei przykleiłem ikrę gdzieś tutaj, w tym miejscu, tu i 5 sztuk chyba mi odpadło, gdzieś tam poleciało w tył i powiem wam, że z tego też nie wyszło nic. Tak więc nie wiem, jak zrobię przyszły raz. Jeśli zaobserwuję, tak jak wtedy mi się udało, bo to był traf, że zaobserwowałem i nic z tego nie zjadło, to chyba to zrobię jednak w tej tubie, ale zrobię to troszkę inaczej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mniejsza z tym. Okej, teraz jest równo. No trudno. Powiem wam, że jeszcze przez ten komin wlotowy od tego, no niestety wróciłem z pracy. Wleciał mi ten kirys. Już nieraz spotkałem się z kirysem w kotniku, że po prostu płynął zaczerpnąć powietrze i tak tego powietrza zaczerpnął, że znalazł się w kotniku. A tu jakimś trafem trafił do tego komina wlotowego od tej wylęgarni ikry. No i już nie wypłynął. No widzicie. Jest komin, jest wlot i zablokował się za kamieniem, wpłynął za kamień, już nie wypłynął. I niestety jak wróciłem, tu już się robił blady, czyli z godziny przed moim przyjściem do dwóch musiał paść tam z wycieńczenia bloku tlenu. I to był gyros Lamparci. No niestety, kurde, chyba jeden z moich samców. Na szczęście samicę jedną mam i zostało mi jeszcze dwa samce, tak więc no mój błąd i dziwny przypadek, że tak się stało. No trudno. Powiem wam, że jak widzicie, mam tutaj też większe samice Molinezji, typu moja pomarańczka, która wykuciła mi czarne. Te czarne tutaj pływają gdzieś.
Jest tam gdzieś jedna u góry. Jest koło 7 sztuk tych czarnych. Moja sameczka, która mi się najbardziej podoba, mieczyka. Nie wyławiam ich stąd, z tego względu, że czekam na kolejny po prostu ich rozród. Wiem, że żyworódki przechowują ikrę po dłuższym czasie. Mogą to mieć nawet do 3 miesięcy. Czekajcie chwileczkę, bo syn woła. Coś chce, momencik. Jestem ponownie. Mianowicie chcę wyjałowić te samiczki. W sensie, żeby po prostu trzymały nadal to, co miały. Takie nasienia, jakie miały. Gdyż wyszły mi z nich właśnie podobne młode. Ile tu przetrwało, nie wiem. Nawet zauważyłem, że to jest młode głupiki, co bym się tego nie spodziewał, bo tutaj są samiczki, które mają po 2 cm głupika. No i no niestety, jak się trzyma głupiki razem, to widzę, że coraz szybciej zaczynają. Czasy się zmieniają. Tak więc i małe głupiki widzę, że pływają. No na pewno każdy, który z Was, kto miał dłuższy czas rybki, czy miał, potrafi rozróżnić mieczyka, głupika i molinezę, jak młode wyglądają. Powiem Wam, że z tego akwarium tylko pozbyłem się, usunąłem 2 mieczyki na próbę. No z tych takich, co tutaj pływają, to są te od mojej zielono-jabłkowej samiczki. Jeden miał około 2 cm, to on mi jako jeden przeżył z jednego miotu. Był wtedy w 30, tam miałem jakąś tam plagę. Po prostu chyba tam było przerybienie tych młodych. Były tylko młode, młode, młode i dochodziły młode i w końcu nic z tego nie wyszło. I to on miał około 2 cm i jednego około 1,5 cm, tak więc ten mniejszy na pewno przepadł, chociaż nie wiem. Myślałem, że ten większy też przepadł, że coś go tam wcięło, ale właśnie niedawno siedziałem przed głównym zbiorniczkiem, obserwowałem go i zauważyłem, że pływa, że wyleciał tam z tych szuwarów, także jednak zarośnięcie tego zbiornika dużo daje. Chociaż fakt faktem, nie pływał sobie swobodnie, tylko gdzieś tam się ukrywał między tymi roślinkami, tak więc jeszcze jest za mały. A nie chcę tu dopuścić do przerobienia tych małych ryb z tego względu, że no nie chcę, no filtr wyrabia. Powiem Wam, że z tego zbiornika i z tego filtra na pewno jestem zadowolony w tym akwarium. Z czego nie jestem zadowolony w tym zbiorniku, bo jak wiecie, to jest z Eheim zbiorniczek. Tak Wam to pokażę. O. Tu ta plastikowa pokrywa. Jak mam cokolwiek robić i muszę ją podnieść, zawsze mi tu spływa woda. Ta, która paruje, chociaż jest od góry wieczko, które jest zawsze odkryte, żeby ta woda wychodziła, ta parująca. Zawsze ta woda mi tu spływa, muszę tą szybę czyścić, a jak zapomnę, to po prostu jest to potem trudno wyczyścić. No, ale jakoś sobie z tym radzę. To jest jedyny minus tego baniaka. Tak na tą chwilę. Cóż więcej, dzisiaj byłem w tym zoologicznym oczywiście znowuż. Miałem wolną sobotę, bo ostatnio mi się zdarzyło, że chodziłem do pracy. Co rzadko mi się zdarza. A do innej. Nie będę nic więcej o tym mówił. No do innej po prostu. I powiem Wam, że dokupiłem sobie w końcu jeszcze tych mieczyków. Właśnie tych takich jak ten. I były właśnie 3 samice, 3 samce. Mówię, biorę wszystko, wziąłem wszystko. Z tego względu, że u góry mam tylko... Znaczy, przepraszam, w tym głównym zbiorniku mam tylko na dole 2 samce. No i widzę, że ten jeden troszkę go podgania, tego jednego, tego drugiego. No i niech to się jakoś fajnie złoży, ta cała rywalizacja pomiędzy nimi. Powiem Wam, że dostawa w tym sklepie była naprawdę piękne, piękne rybki. Widziałem pierwszy raz 2 gatunki pielęgnic, które widziałem pierwszy raz w życiu. Jedne były po 14 euro za sztukę.
Ale widać było, że są agresywne wobec siebie. Przepraszam. Także sobie odpuściłem. I drugie było strasznie malutkie i strasznie ładne. I też tanie nie były. A że nie wiedziałem, co to za ryba dokładnie. Co potrzebuję, gdzie ją trzymać. Tak więc sobie ją odpuściłem. I widziałem również skalary. Nie wiem, czy to były altumy. No, oczywiście pisało zwykle po łacinie i po niemiecku. Ale nic altum nie pisało. Zupełnie inne niż inne skalarki. Miały ten czarny pas od płetwy górniej do dolniej. Jak kiedyś tam, nie wiem, czy pamiętacie, Dragon miał coś takiego. I mu tam mokry pojechał z tym. Że to nie są fittingi, czy jak zwać. Że to nawet nie jest ten gatunek. Przepraszam, F2 wtedy chyba, bo to już było drugie pokolenie. I powiem wam, że no, poszło z nimi tak, że odpuściłem sobie je z tego względu. No, miał 4 cm wysokości, to tak jak ja swoje czarnuszki kupowałem. A za sztukę, nie uwierzycie, no 20 euro, no to. No to bym chyba z tydzień w nocy nie spał, albo do następnej wypłaty. Także nie. To jest dla mnie za dużo na rybę. A też piękna była, nie powiem. Były również te pielęgniczki z maroni, akary, które mam. Podobnej wielkości. Też miałem to kupić, ale mówię, z 4 sam starczy, wystarczy. Niech sobie tam poradzą. Co więcej. Powiem wam, że no barwniaki dalej tam sobie coś przekopują, dalej coś tam kombinują. Ale czy coś z tego wyjdzie, to nie wiem, bo są momenty, że odpływają na drugi koniec akwarium pojedynczo, albo samica, albo samiec. Dużym to nie wróżę. Wiem, że one zawsze, jak miały z kimś zadarki, to z tymi syjamskimi glonajadami. Chociaż teraz o dziwo, te syjamskie glonajady nie mają do nich nic. Jakoś sobie radzą. Może dostały w kość. Powiem wam, że pielęgnice, które tam podchodzą do tarła, nie są agresywne. Naprawdę myślałem, że to będzie się inaczej odbywać. Że będą bardziej zadziorne, a one po prostu nawet potrafią przystanąć przed jedną z ryb i ta ryba się ma sama wycofać. Nie muszą jej ekstra gonić, czy ją skubać. Także podoba mi się ta pielęgnica. Że w czasie tarła właśnie jest taka łagodna. Nigdy tak nie miałem. Miałem chyba, nie wiem, raz może na pielęgnicę, ale nawet już nie pamiętam, nie chcę skłamać. Ale fajnie, że tak jest, że właśnie nie jest taka agresywna. No później na pewno jak będą młode, to będzie inaczej, ale zobaczymy. Cóż więcej, oglądałem wczoraj film Grzesia z akwarystyki domowej. Tak więc Grzesiu, jak ci napisałem w komentarzu, nie wiem czy... No, chyba mnie subskrybujesz, jak się nie mylę. I pisałem, że kupię, no to mam nowo kolor. U mnie to kosztuje w Niemczech. Mówię, że to nie jest drogi pokarm dla mnie. Ja tutaj nie kupuję JBL z tego względu, że to jest właśnie drogi pokarm tutaj w Niemczech. Tam masz 250 ml chyba, jak się nie mylę. Gdzie to znajdę? Zaraz i wam pokażę. Tak, jest. Widzicie, 250. 10 euro. Czy to dużo? Dla mnie to jest dużo. Bo normalnie z innej firmy kupię taki za 7. Tak więc 3 euro jest drożej. Ogólnie JBL jest drogi w Niemczech, nie wiem czemu. Tak więc będę go testował. Jakby cię ktoś sprawdzał z tego JBL-a, czy dajesz jakieś tam... rezultaty tym, że ci coś podsyłają, no to jestem świadkiem na to, że jednak zareklamowało się, kupiłem. I kupiłem również ten nowy pleko dla tych przydennych moich, gdyż tutaj karmiłem, mam z sera dla przydennych, dla kirysów, dla zbrojniaczków, ale jeszcze dokupiłem sobie ten, co ona taka sama jak za JBL, czyli dycha, niedzioro, 40 par złotych. No nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Wiem, że tutaj są tańsze pokarmy i
Ale zobaczymy ich działania. Mówię, że nie mam męca wody i karmię im dzisiaj raz i no nie mętniała, nie? Tak więc nawet do głównego zbiornika wziąłem, bo to wziąłem sobie te mniejsze tableteczki, bo są jeszcze XL, także wziąłem te mniejsze, wrzuciłem 5 i też sobie fajnie to rozprasowało, nic tam się takiego nie działo. Także jest tak, mówisz, nie mętni wodę, na pewno to pokarm. Dziwiło mnie tylko, że tam miałeś, na tą chwilę, jak ja oglądam, miałeś 4 łapki w dół. Sam się zapowiedziałeś z tym, że będziesz te filmy oznaczał wcześniej, że to jest JBL i że to będzie pod JBL robione o marce JBL, że nie każdy musi oglądać, kto chce. Więc jak ktoś nie chce oglądać, to po co to ogląda i daje te łapki w dół, bo tego nie rozumiem. Po to właśnie informujesz tych ludzi, żeby wiedzieli, że to akurat nie będzie o opowieść o kolejnym gatunku ryby, tylko i nie o tym, co u ciebie, tylko po prostu o tej firmie. No, ktoś ci dał szansę na tym zarobić i korzystaj pewnie. A że my, Polacy, wiadomo, zazdrośni jesteśmy, lub nie wiem co, no każdy sobie bardziej jak może. Jak miałem możliwość i miałbym 3000 słów, to pewnie też bym je reklamował i dobrze bym się z tym czuł. A jak komuś to przeszkadza, no to. No to z nim jest problem. Starasz się pogodzić i tą akwarystykę taką swoją domową, jak masz nazwę kanału, czyli pokazujesz, omawiasz to wszystko i co się u ciebie dzieje i o tych rybkach i jeszcze dodatkowo druga rzecz jest taka, że reklamujesz te pokarmy i sprawdzasz je i to jest zupełnie odrębna sprawa, także nie wiem, nie rozumiem, czemu się tak czepiałem. Będzie mnie wzięło akurat na takie coś o Polakach właśnie. Także. A ja na pewno coś o tym wiem, bo ja mieszkam za granicą. Także dla mnie to oczywiście typowa zazdrość. No ale dobra. Mniejsza z tym. Także pozdrawiam, jak oglądasz. Prosimy też Gregor z Masterfish. Również cię pozdrawiam. Czekam na filmik od ciebie. Mam nadzieję, że będzie równie dobry jak ostatni. No i cóż wam życzyć? No chyba miłej niedzieli, bo dziś jest sobota wieczór. Także jak to wystawię, to pewnie w niedzielę jakoś pójdzie. To w niedzielę to ktoś obejrzy lub nie obejrzy. No i miłego oglądania życzę, nie? Dobra, dzięki za wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.